Cześć wszystkim, z tej strony Redox. Witam was w kolejnym odcinku z gry Business Tourism na Mikropikuba. Cześć wszystkim. Witam. No, a dzisiaj gramy na mapie fantazji, czyli George będzie. Nie! Tak, Happy George. Happy George. Trzeba jakoś urozmaicić trochę. No dobra, zaczynam z gruby rury, kupuję już festiwal PYK 1. Nie! Mogliśmy zrobić, że jeszcze jedną tą, nie? Że po jednym... No to nie, to czekam na czwartą osobę, czekam. Na pewno ja dzisiaj już po tym idę, nie wiem co. No to już dzisiaj tak nikt już nie dołączy, bo nie mam nikogo. Nie wiem, do Bobaska napisałem, Bobasek nic nie odpisuje. No, ale do jakiego Bobaska? Do przedszkolaka. Dużo mi to nie dało ciągle, bo ja nie wiem o kim mówi. Do przedszkolanki. O Morele? Tak. A, to dziwne właśnie, nawet nic do mnie nie pisał, nic dzisiaj. O. Nic. Nią. Ale idzie. Jak rakieta. A więcej kupię normalnie. No ja też właśnie. Ale dobre zakupy dzisiaj poczynię, oj ten. To jest to. Chociaż nie, to mi się nie opłaca. O, żeż ty Jakubniku okrutniku. A masz pomidorem. No, myśl dobrze. Wodę kupiłeś? Tak. Weź sobie też wodę kup. No nie, no ty... Niech powietrze jest też moja, jest najlepsze. Karty zniżka i podwyżka na czynszu. No i to jest trapem. Jak go umieszczasz, to inni go widzą. Nie. I ty w niego możesz wpaść też, czy nie? Ja swojego nie mogę wpaść. A swojego nie możesz wpaść. Happy George. Krum. O. Czy jest jakieś ustawione? No, będę miał wszystkie... Też tak myślę. Wszystkie żywioły będę miał zaraz. Wypasuje czarnoksiężnik. Tak, no. Na postaci chyba 30 zł kosztuje na ryneczku. Myślałem już. Inwestuję w biedę na razie. To może być. Ryneczek Lidia. To jak ten będzie miał Menelpola z flag, to będzie jakaś porażka, nie? Jestem biedny. Wybacz. No nie, dwóch sytuacji nie. Mówi to gości, który ma. I mówi to gości, który ma milion na koncie, nie? To jest. Podwójna poczynsz. Jest. Mogliby chociaż te na polis przetłumaczyć. Karteczka. Uła. No się nie dziwię się, czemu to nie dali tego polskiego, znaczy rysunek zmienili, to wszystko. O, jest! Moją ziemię. Kupuję. Masz 4 rzuty, 4 dobre, masz wrócić niż trafisz do tego. Dawaj pieniędzy. O, razy 2? Dziękuję. Niech to. No dobrze mówię? Dzięki. Jednak dobrze ci piłkuję. Nie, to ja. O nie. W ogień daje 4 rzuty. Ho! Może tą turę ja wygram. Chciałbyś. Płać flagi. Kupi? Nie. Za drogi. Mogą, żeby Menelpola nie było.
O, nie pomyślałem. Ale to nic, dużo pieniędzy jeszcze mam. Serio? Jakaś taka słabsza runda dla mnie. O, kieruj się na start. Poproszę, money. Co to jest? Kasa. O nie. Wróżkowy dzień? Co to było? Tam nie wiem. Nie wiem, też wróżkowy dzień przeczytałem. Ferris Days. O, stóweczka. Aha. O. No dobra. Cześć. W tym wypadku to będzie dobrze. Witaj w moim rowie. O. No nie. Uwa. Takie emocje trochę spadły na tej mapie, co widzę. No. No to jest tak jakoś kurde, nie wiem. Atmosfera inna. Ludzie śpiący się zabili. Zio. Jakoś tu się łatwiej kasę wydaje. Na tej mapie. Ja, łatwiej. No. Oj. Kupuję. Ciekawe co kupi namiot, flagę. O kurde, wygrobanie. Zaszalał. O kurde. Najbogatsza dzielnica na całej mapie. A jak? To jest coś dobre miejsce, bo od razu 300 patyków mi dojdzie. Chodzisz i... Tym razem odkupię te badziewie. Oho. I postawimy jakąś chałupkę. Odkupił te badziewie. No chłopacz. Dobra. Tak, chociaż Menelpolu nie będzie, a jak będzie, to już ciężej będzie go zdobyć. Dobra. Tak szczerze patrząc, jak zarobku żadnego, to nie mam żadnych plansz prawie. No, tak cienko jest. No nie. A i co jej zrobił? Kurde. No może oddasz te 300 po dobroci. Oddaj 300 po dobroci. No to już wyszedł. I to nie był dobry interes. No tak nie bardzo, śpię, ale to nic. Nie, teraz no nic... cześć, dziadu. Dzień dobry, teraz nic mnie nie zaskoczy raczej. O! Witam z powrotem. No. No dobra, sam tego chciałeś. Fuck. Dobra. Aha, nawet nie mogę więcej. Mam 0 euro. Tak się w ogóle da w tej grze? I żyć jeszcze? O kurde. No mam 0. To wygląda, że się da. Dziwna. O. Woda. Płać za wodę. Płać za wodę. Dobra. Nareszcie. Królestwo. Udało mu się. Królestwo. No nie, no to teraz się mało bezpiecznie zrobiło. O, witam w mojej wiosce. Dzień dobry. Może spotkasz jakichś villagerów czy coś. Jakąś kochanicę. Kurde, to szczerze? Kijowo tu idzie? Villagerów widzę. Bardzo słabo. Ale nie to. O, Linek odpalił biznes tura. Zapomniałem, że on też ma. Oło. O. Sypie się. Serio? Jesteśmy. Dobra. A moje? Dodatkowy żół. Tak. Tutaj... Nie, kupił sobie jaskinie. Można kupić jaskinie. Cześć. Dobry. Co na razie? Uratowałeś mu ten, zabrałeś pułapkę i co mam teraz powiedzieć. O, to był festiwal, zapomniałem. Dziękuję. Będę miał z czego się wypłacić, ty. No nie wiem. Ty, ja muszę coś kupić, weź jakiś konkret, bo to tak na razie kupuję tak biedny, ty nic nie ma. No na razie to masz taką bidę.
klepiesz, bije. Na Żyda chodzę, ale to tak średnio. O. Jedzie od ciebie bidą. No nie, Happy George'a sobie kupię. Happy George. A, mogę ustawić. No. O nie, po co mówiłem? To jest chyba... To jest pytanie. Ja na razie miejsce to bym poszedł ten. Powiem szczerze, że może to kogoś uratuje. Na Secret Path bym pojechał. Może to kogoś uratuje. Z opresji. Byś miał Menelpola już jednego? Ten trap mój. Zaryzykuję, jeżeli tam nie będzie kurwa, na szczęście nie ma. Szkoda, że ten trap mnie nie uratuje. Ej, yo mamary. No. Oj, no teraz boli tam. O. No kurde mać, pieniędzy nie wydałem. Ja obstałem, że ja chyba teraz bym wygrał, chociaż nie wiem. Kurde, powiedz, że mi uratuje, powiedz. O, dobrze, dawaj. Nie mogłem, chciałem, myślałem o tym fakcie, ale nie było. Ale nie było tam. No niestety, muszę oddać pieniądze. Dawaj. A to dobrze, zawsze dobrze. Boli. No że jestem w plecy, jestem, że nie dojechałem do tego, kółka nie zrobiłem, to jest najgorsze. No, też. A ja dostaję 400, dostaję przejście przez start. Czysto. Ja 400. A to nie, to ziemia daje 400, racja. O, pitam stówka. Za wodę znowu? Ta droga woda, lubisz pitą wodę. Miałem stówkę, nie mam stówki. O, wyszedłeś. Tak. No, a jeszcze poszedł. Jeszcze oddałeś mu więcej, oddałeś, bo... 76 więcej. O, to dobrze. To dobrze, że oddał więcej. Dobra, wiem gdzie trap. Może ja tobie oddam. Skąd wiesz gdzie jest trap? Jest na tym, na kapitalu. Co ty gadasz? Easy. O, patrz 200 za ogień. Ognia się zachciało, co? Ogrzewanie tak zwane. Dobra. Teraz jakiś przelot nad miastem. No dobra. Czy jest? Wolną bryczką. O kurde. Oj, drogo. Oj. Jest bardzo. Oj, witam. Nie mogę się z secreta wejść? To było ładnie. Nie mogę się doczekać, aż oddasz, wiesz? No. O. Cium, cześć. Cium, pa pa. Ty frajer, znaczy się... Kolego. O. Tak. No masz za dużo czynienia, ale to nie moja wina. Co tak mało? Zwrot kosztów miał być dwa razy większy. Kosztów produkcji. No dobra. Dobra. Przejdę sobie dwa razy. O. No tam jeszcze można sobie kupić. No właśnie. Bum. O Boże, nie chcę tam wejść. Jak pierdzielę, ona przebita. No. Przebita cenowa, to tylko kurde jakiś buddyjski namiot. Psuje namiot cyrkowy, panie, tam trzeba płacić. O, jest. Powiedz, że możesz trochę zniszczyć cenę. Nie masz jakiś kurde ścieżkę ładną. Dostał ścieżkę do domu. O, a że Happy jest ciągle pusty? Happy George. O. Gdzie wy tego Happy George'a macie? No Herpy George. My mówimy, to kiedyś pojawiłem Happy George, tak zostało. Aha. Kurde, wypadałoby kupić tego George'a. Happy George. O, tak. O, jakie to drogie, o, to nie na mój budżet, o jest. A kupiłeś. Aha. No, ale to drogie. O, ja pierdzielę, to muszę przejść. Dobra. O, nie. Co to jest? Też muszę przejść. Tylko podoba. Wejdź pierwszy najpierw do mnie. No, a potem do mnie wejdź. Nie, to ja idę pierwszy. O, Boże. O, dobra, na razie, spokojnie. Trochę mało. Masz na zagrychę, ale wejdź do mnie, co? Masz na czekoladę. Nie, rzucaj jeszcze raz.
No nie, no już kurde jego ma. No i zaraz, zaraz idę oddać, tylko że 3 stówy więcej muszę oddać. O kurde mać, co tu sprzedać? O nie. O te 3 sztuki koło siebie tam chyba. O nie. A te 2 bym zostawił. O nie. Nie mogę. O Boże. Moje żywioły wszystkie poszły się. No dobra. Ale weszło. A czemu tam? Nie na pałac. Miałeś do namiotu. Bardzo dobrze. Ale kurde, kijowo. Ja, a te trapy znikają. Kręci. Po ilu te trapy znikają, jak są? Dopóki jak wejdziesz. No ale kurde, wszedł już gamoń jeden. Nie wiem, mi się zbugowało i coś i cały czas widzę pułapkę na 1,3 milion. Moja wróżkowa wioska. No nie, postawił mi lamerską flagę, jak to wygląda teraz. O, ja sam się pierdzielę. I jeszcze pieniędzy nie dostanę. Nie dostałem. Dobra, teraz po co to komuś coś zepsuć? O, lola. Dobra, czas kupić powietrze. Albo inne Hongkongi. A to na pieniądze nie wykup, nawet mnie nie stać. No, pierdzielę, no to pięknie. To teraz szczerze mówiąc, jak ja jestem na tym, to powinien miał tą tydzień rzucać kostką, żebym nie musiał klikać tego. No, niby ta. O, powietrze. Mhm. Kupimy. Będzie za czyste powietrze, gdzie sprzedawał teraz butelkę. Ach. Będzie czym oddychać w końcu. No nie! Ale namiocik ciągle no, czeka na ciebie. Mogę... Zapraszam do wejścia. Wejdź no tam. Dobra, wchodzimy do namiotu i nie oddajemy. Aż kurde jego macie. No właśnie, ile ci zapłaciłem wtedy? Też 1,3 milion, czy zapłaciłem mniej? 1,2 milion. No ale różnica była. Szczybitka? Kówka. No nie. A mogę zrobić tak, a mogę zrobić tak. Dobra, zrobię tak. O? O nie. No minę sobie, no bo. Pyk, rzut. O. Cześć. Czekałem na ciebie w końcu do pana. Ale też mogę dać nareszcie ten. O nie. Dobra, tu nie, bo tutaj to szkoda dawać. No dobra. Nie, coś zniszcz mu tamte drogie. To jest jakiś... Dostał zniżkę, dostał. Do namiotu. Ma zniżkę do namiotu. Nie no. Ja nie mam pieniędzy. Dobrze, to pieniądze, znaczy nie mam się... hajsu, nie no, mam. No to wioskę no, sprzedasz najwyżej w jednym. Ile ci musiałem sprzedać? Ja pierdzielę, no. A tak dobrze szło. Jedne głupie... Weź się, przez głupiego dabla co miałem. Zepsuło mi się cała historia życia. Cały życiorys mi się popsuł. Na słowo. O. No ja. A chociaż podatków nie za... A przecież masz pałac. Pałac, jaskinie. Ale tu jest trap. Nie wiem, zbugowany jest, właśnie widzę. Wolę, żebyś płacił podatki. Widziałeś pan trapa? O, znikło. Ile rzeczy znikło, człowieku. Co ale to się... Tak, ale czemu? Czemu? Więcej pieniędzy zostawił w razie W. Co to się stało? A czemu mi sprzedał automat wszystko? No bo nie miałeś opcji nawet, żeby nie sprzedać. Ja co mi dziwi, co mi zostało. Nie odkupuję. Jaskini. Just you, how we don't. Zapraszam do mnie, Redziu, ogólnie. Nie udało się. Cię posypało wszystko na Stonehenge zakichanym. Dwukrotnie weź tą samą mapę. Przejdź. No teraz to się wlazło, co? Nie może było prędzej? Dobrze, tak. Widział, że cyrk się zwinął, to przyszedł. No. A jak? No nie, no se... O. Jeszcze za podatek zapłaciłem. Dobrze.
Dobra, ja przegrałem, Mikrop znów wygrał. Ja mam w drugim miejscu chyba. No raczej na pewno co nie drugi, ty masz działki, ja nie mam nic. Nie, wróć, mam dwa namioty cyrkowe. Jeszcze przybieralnie. Ja winien nawet wyjść. No i tym smutnym akcentem dokończymy dzisiejszego odcineczek. Mam nadzieję, że się podobał. Widzimy się w następnym. Pozdrawiam, Meredox. Cześć. Dzenia. Bye.